to jesteśmy pierwszy dzień na kampingu po dzikim. Kamping jest darmowy, 40 km od Grindawiku, mniej więcej podobna odległość. Wprawdzie to nie jest kamper ani van, taka prawie przyczepa, rozkładany namiot. W amerykańskim stylu? Tak, ten jest ukłon w stronę pierwszych pionierów, którzy zdobywali Dziki Zachód. No, kupiliśmy swoją sztukę, odmalowaliśmy, coś tam odremontowaliśmy. Później pokażemy, jak w środku wygląda. Tak, to jest taki generalny, początek. Próba, jak to nam wyjdzie. Kawa pyrka tutaj na kuchence. Mamy swój gaz, mamy zimną wodę, prąd z akumulatora, podłączone panele elektryczne. No i taki początek na Islandii, ponieważ mieszkamy na Islandii. Taki początek bliźnięcia tego życia, który pokazał nam podróżowanie, kanał. Czy też inni tacy jak Madzia Bohoho, czy kampery przed siebie, kamper. I kamperamaniak. Kamperamaniak, tak, kamperamaniak. Czy nasz kamper. Dużo tych jest kanałów i faktycznie te kanały trzymają klasę, czy to polskie, czy zagraniczne, angielskojęzyczne. Miło się patrzy. Idea godna naśladowania. My jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby tak odciąć się od dochodów i tego naszego życia, które teraz prowadzimy, ale mamy taki zamiar. Mamy taki zamiar. Tak, i teraz przynajmniej jakoś pośrednio złoty środek stosujemy i uczymy się tego. Fajne miejsce, no bo jest kamping za darmo, a są wszystkie tutaj też media. Może poza prądem, prąd chyba nie jest dostępny, nie wiem. Zresztą może w tej chwili akurat tylko. Ale ładne miejsce, jest zadbane, czyste. Są prysznice. Jak na Islandię to jest to rzadkość. Toalety ładne, czyste. Dużo miejsca. I pogoda, jak na Islandię dopisuje. To. Nie ma, prawda, co prawda słońce, ale nie ma też dużego wiatru, nie ma deszczu za dużego, więc... Właśnie kupiliśmy kempingowe jajka wiejskie od wiejskich kurek. Mimo że mamy swoje ze sklepu, to jednak skusiliśmy się i kupiliśmy ich jajka. Jesteśmy właśnie po śniadaniu. O, kawiarka na stole, kawa zrobiona. Fajnie, że ta kawiarka z Ikei jest metalowa, nie aluminiowa. Staramy się używać zdrowych rzeczy w naszym życiu. No, co tu powiedzieć? Fajny jest ten przedsionek do tego namiotu naszego rozkładanego na przyczepce. Jak to się wszystko złoży do kupy, to faktycznie jest to mały wymiar. Można z tym ładnie podróżować. Namiot osłania nas przed deszczem, wiatrem i takie zacisze jest bardzo fajne. Mamy swoją trumę, która ogrzewa nas w środku. Później pokażemy jakiś krótki filmik, jak to wszystko wygląda, jak to funkcjonuje. W każdym razie mamy takie doświadczenie, które tylko się podjęliśmy, pierwszy krok zrobiliśmy w stronę takiej wolności i sprzężenia się z przyrodą, z środowiskiem naturalnym, troszkę się uziemić, odstresować te elektrony dodatnie, zobojętnić ujemnymi elektronami. No, to prawda, nie ma elektronów dodatnie, są protony.
neutralne neutrony. No ale jak ktoś jest, to macie, to wie, o co chodzi. Takie mamy przejęzyczenie. Mamy też blisko morze. Tak, ocean. Ocean. Atlantycki. Później pójdziemy, to nagramy jakiś mały filmik. Tak, coś tam jak z drona. To wygląda. Puścimy coś tam z drona. Także miłego oglądania. No dobrze. To łapki w górę i zapraszamy do oglądania. Subskrybujcie nas w nowy kanał. Tak jest. Na naszej nowej drodze ku wolności.